Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami. Alergia najczęściej kojarzy nam się z cieknącym nosem i łzawiącymi oczami. I słusznie, bo tak właśnie objawia się katar sienny. Ale osoby, które są uczulone na pyłki traw i drzew, czasami w innych porach roku, na przykład w zimie, mają objawy alergii nieco inne. Dlaczego tak się dzieje? Z jakich powodów takie objawy się pojawiają? Pacjenci, którzy zgłaszają się do lekarza w okresie maja i czerwca, mówią: panie doktorze, mam katar sienny, ale również zdarza mi się w innych okresach roku, gdy nie latają pyłki traw i drzew, mieć takie objawy sugerujące, że mam lekki katar, że nie mogę swobodnie oddychać, uczucie zatkanego nosa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż okazuje się, że 30% pacjentów uczulonych na jeden alergen może być uczulona krzyżowo na inny alergen. Po prostu okazuje się, że my nie jesteśmy uczuleni na tą drobinę pyłku, tylko na białka lub ich fragmenty, które w tej drobinie się znajdują. Wystarczy 8 aminokwasów ułożonych w jednej linii, abyśmy uzyskali alergię krzyżową. I zdarza się tym pechowcom, do nich ja należę również, którzy są uczuleni na trawy i drzewa, że mają alergię krzyżową na mąkę z pszenicy, na mąkę z żyta, ale także na przykład na jabłka i kiwi. Jak z alergią radzi sobie medycyna? No, stosuje leki antyhistaminowe. Jest to jakieś rozwiązanie, ale na dłuższą metę no, nie jest najlepszym, przynajmniej wedle mego uznania. Czasami niestety leki antyhistaminowe powodują uczucie senności, zwłaszcza u dzieci, co ma kłopotliwe jest, bo dzieci muszą się uczyć, jak Państwo doskonale wiecie. Co można wykorzystać z naturalnych produktów? Najlepsze efekty uzyskuje się stosując olej z czarnuszki siewnej, ale najlepiej taki, który jest zamknięty w hermetycznych kapsułkach. Dlaczego? Dlatego, że olej z czarnuszki ma w swoim składzie różne ciała czynne, ale takim najważniejszym terapeutycznym ciałem czynnym jest olejek eteryczny. I jeżeli my go trzymamy w butelce i pijemy łyżeczką, to ten olejek paruje, a więc efekty terapeutyczne oleju z czarnuszki pitego z butelki są dobre, ale na samym początku. Ten w kapsułkach ma tą właściwość, że olejki nie parują, są zabezpieczone. I taki olej ja na przykład w swojej praktyce stosuję. Pamiętajcie Państwo też o tym, że jak ktoś ma alergię pokarmową, bo ma alergię krzyżową na mąkę z żytnią, czy też mąkę pszenną, jabłka, pomidory, bo tak się dzieje u tych, którzy w 30% mają alergię na pyłki traw i drzew. Tacy pacjenci powinni też stosować mieszanki ziołowe, które powodują, iż ich jelita są mniej przesiąkliwe dla alergenów, a przez to układ immunologiczny nie ma prezentowanych tych alergenów. Do takich mieszanek ziołowych należą mieszanki, które mają w swoim składzie kwiatostan rumianku, koszyczek rumianku, babkę lancetowatą, kminek, koperek, anyżek, tąże czarnuszkę, o której wspomniałem, nagietek. Tego typu produkty w postaci herbatek ziołowych można sobie pić i wtedy mamy bardziej szczelne jelita na przenikanie antygenów. Alergie krzyżowe to stosunkowo nowa sprawa, nie tylko dla Państwa, ale także dla medycyny. Wiemy o nich od niedawna. Radzić możemy sobie je oczywiście lekami syntetycznymi, od których ja osobiście stronię, lub też produktami naturalnymi. Tym najlepszym w mojej ocenie jest olej z czarnuszki siewnej w kapsułce. Stosuję takie preparaty z dużym powodzeniem zarówno u siebie, bo sam jestem alergikiem, jak i swoich pacjentów. Także mam w tym naprawdę duże sukcesy, czego i Państwu życzę. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami.